Dlaczego to robi? No po prostu oglądając programy z Ukrainy, bardzo to przeżywałam, a mając warunki w domu, także z synami i z córką, żeśmy po prostu postanowili wziąć kogoś do domu, pomóc mu, a szczególnie z dziećmi, z małymi dziećmi, żeby nie patrzyły, nie przeżywały. Od razu, jak przyjechali, przekazałam im pół domu. Oczywiście kuchnia, łazienka, wszystko jest. Tak robią, jakby były u siebie w domu. Nie ma żadnego. Gotują sobie. Oczywiście i ja przy tym obiad mam. Także jest tak, jakby były u siebie w domu. Ogólnie bardzo się denerwuję tą sytuacją. Jak to się skończy? Jak oni wrócą do domów? To jest po prostu tragiczne. Także trafiłam naprawdę super, super ludzi. Widzę, że potrafią uszanować to, co robimy.